Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Rzeczywiście jest trochę zamieszania, jeżeli chodzi o tę retrogradację. Co jest też ciekawe, bo wiele osób postrzega retrogradację jako coś negatywnego, a to w ogóle tak nie jest. To jest po prostu ruch wsteczny, który tak naprawdę jest iluzoryczny, bo ta planeta nie zaczyna się cofać, tylko my postrzegamy ją w taki sposób, że ona się cofa i Merkury wchodzi w ruch wsteczny mniej więcej co 3 miesiące na 3 tygodnie, więc to nie jest rzadko, to jest coś, co znowu jest cykliczne, ale tak naprawdę większość z nas ma jakąś planetę w retrogradacji w naszym urodzeniowym kosmogramie i tu w ogóle nie chodzi o to, że wtedy nie mamy do niej dostępu, albo że ona wtedy działa negatywnie, albo cokolwiek innego. To jest taka informacja o tym, że jeżeli planeta wchodzi w retrogradację, to ona jest jakby, jej działanie jest tak samo mocne, tylko że ono dla naszej świadomości nie jest tak dostępne i tak bardzo odczuwalne, jak to, kiedy nie jest w retrogradacji. I naszym zadaniem jest wtedy skierować, ja zawsze tak mówię, jak opowiadam o jakichś retrogradacjach, skierować nasz wzrok do wewnątrz, czyli bardziej do siebie. Czyli to jest taki moment, kiedy Merkury wchodzi w retrogradację. Merkury, który jest naszym umysłem, naszym logicznym umysłem, który jest sposobem, w jaki my postrzegamy świat. Czyli to jest taki moment, żeby się zatrzymać, żeby trochę zwolnić i żeby zobaczyć, jak ja w zasadzie myślę, jak ja się komunikuję, to jest władca naszej komunikacji, naszego głosu, co ja mówię, w jaki sposób. To jest taki moment autorefleksji z jednej strony, czyli tak naprawdę coś pozytywnego, co każe nam, tak jak teraz obecna sytuacja, po prostu zwolnić i się zatrzymać. A z drugiej strony każda retrogradacja ma w sobie taki aspekt Urana, czyli rewolucji, rebelii i buntu. Czyli to jest też o tym, że jak już skierujemy ten wzrok do wewnątrz i zobaczymy, okej, w ogóle, czyli jak ja się komunikuję, co ja myślę o świecie, co się dzieje w moim umyśle, to wtedy nagle może się okazać, że ja się z czymś nie zgadzam. Mówimy o retrogradującym Merkurym, który działa na wszystkich, tak? W tym momencie. Tak, tak. Tak, no to wtedy jakby to, że on jest w retrogradacji, to na jakimś poziomie działa na wszystkich nas, kolektywnie, na naszą świadomość, nie? To jest władca naszego umysłu, czyli my jakby na jakimś poziomie wszyscy trochę zwalniamy i albo powinniśmy i mamy tą możliwość, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby się zatrzymać i zrobić taki porządek trochę na poziomie umysłu, na poziomie komunikacji. Natomiast ten Merkury będzie w różnych miejscach w naszym kosmogramie i na niektórych on zadziała mocniej, a na niektórych być może zupełnie nie, bo na przykład z niektórymi się połączy z Księżycem, ze Słońcem, z Merkurem, z Wenus, a u innych nie będzie tranzytował absolutnie niczego. I to jest ta różnica. Ale rzeczywiście co 3 miesiące jakby ten Merkury będzie gdzie indziej, układy się zmieniają i możemy je odczuwać różnie. Czasem bardziej intensywnie, czasem mniej. Na ogół bardziej odczuwamy w ogóle sam ten początek. I jeżeli ja dobrze pamiętam, to Merkury wchodzi w retrogradację jutro. Więc to jest też, nie jestem 100% pewna, ale prawdopodobnie tak. I to jest też taki moment, że dzisiaj na przykład jest ostatni dzień na podejmowanie jakichś ważnych decyzji. Dlatego, że jutro ten nasz umysł robi taki zwrot do środka i my też będziemy bardziej zainteresowani swoim wnętrzem, a nie tym, co się dzieje na zewnątrz, na przykład. I tutaj naprawdę chodzi o to, że jeżeli mamy jakąś planetę w retrogradacji urodzeniowo, to jej potencjał jest taki sam, tylko my jakby musimy zajrzeć głębiej. Musimy się troszkę wycofać. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.